Brumnik Huygens na powierzchni Tytana pracował przez 2,5 godziny. Tylko tyle mógł sonda Cassini mogła odebrać informacji zebranych przez ten próbnik. No, widząc, że tak powiem, jej anteny Cassiniego, no, widziały anteny Huygensa i ta łączność mogła być nawiązana. Gdy Cassini już oddalił się, skrył się za horyzontem Tytana, łączność została przerwana, chociaż podobno jeszcze Huygens mógł troszeczkę działać, ale też czas jego pracy na powierzchni był ograniczony ze względu na baterie, które wyczerpały się i po prostu już nie było energii, nie było mocy, ażeby dalej pracowały. No i w tej chwili oczywiście już po tych kilku godzinach próbnik zamilkł, leży gdzieś tam na powierzchni tego odległego od nas świata, no i świadczy o naszym istnieniu, naszej inteligencji, która była w stanie coś takiego zrobić. Ale Tytan jest dalej badany przez sondę Cassini, która krążąc wokół Saturna jeszcze wielokrotnie będzie zbliżała się do Tytana, do powierzchni Tytana na niezbyt duże odległości. Niezbyt duże to takie od kilkuset kilometrów do paru tysięcy kilometrów. I już wkrótce po tym lądowaniu, 15 lutego, było takie zbliżenie na odległość bodajże 1200 kilometrów. Było też zbliżenie w marcu, gdzieś w połowie marca, na odległość też rzędu 1000 kilometrów. No i oczywiście wtedy ten Tytan jest przez przyrządy na pokładzie sondy Cassini się znajdujące bardzo intensywnie badany. Te badania polegają przede wszystkim na sondowaniu radarowym. Przypominam, że atmosfera przesłania powierzchnię, a więc nie jesteśmy w stanie przedrzeć się optycznymi instrumentami przez tę grubą warstwę atmosfery Tytana, żeby powierzchnię zaobserwować, ale fale radarowe, sondowania radarowe umożliwiają skonstruowanie, zrobienie mapy całej powierzchni, takiej radarowej mapy powierzchni Tytana. I ten obraz, który Państwo teraz tutaj widzicie, jest właśnie fragmentem powierzchni, obejmującym dość duży obszar, który pokazuje chyba jakiś ogromny krater uderzeniowy. Tutaj bardzo wyraźnie są jak gdyby takie zarysy wielkiego krateru, wielkiej struktury takiej kraterowej, która świadczy o jakimś ogromnym kataklizmie gdzieś w jakiejś dalekiej przeszłości, która coś pewnie uderzyło w powierzchnię tego Księżyca, w powierzchnię Tytana i wybiło taki krater uderzeniowy. Jakieś resztki, jakieś pozostałości tego krateru wydaje się, że z tego obrazu radarowego można tutaj dostrzec. Średnica tego krateru to jest około 400 kilometrów, to jest bardzo duża struktura, no niemniej jednak chcę przez to po prostu pokazać, że te dalsze sondowania radarowe powierzchni Tytana umożliwią pewnie skonstruowanie krajobrazu całej powierzchni tego satelity. Będzie to bardzo ciekawe. No i z pewnością te szczegółowe badania, które uzyskaliśmy dzięki próbnikowi, który wylądował na powierzchni, będą dostarczały informacji, które pomogą zinterpretować te dalsze, już uzyskiwane w ciągu następnych zbliżeń sondy Cassini do Tytana, pomiarów różnych właściwości powierzchni tego Księżyca. Jeszcze jedną folię pokażę, na której są różne obrazy właśnie radarowe uzyskane za pomocą radaru znajdującego się na pokładzie sondy Cassini. Tu macie Państwo skalę 1000 kilometrów, a więc różne obrazy, lewy oryginalny i na prawym na czerwono naniesione już jakieś takie linie obrazujące zaobserwowane tutaj jak gdyby jakieś kanały, struktury powierzchniowe, które wydają się być kanałami wyżłobionymi prawdopodobnie przez płynny metan, czyli jakieś ślady koryta dawnych rzek, może niedawnych, może również i współcześnie tworzących się. No w każdym razie bardzo wyraźnie udaje się tutaj odtworzyć te różne struktury kanałowe czy struktury obrazujące koryta rzek, używając tego języka naszego ziemskiego w stosunku do tego, co obserwujemy na powierzchni Tytana. I jeszcze jedno zdjęcie, duży fragment powierzchni obrazujący, naniesiona tutaj jest taka siatka jak gdyby geograficzna, używając naszego określenia ziemskiego, skala, siatka geograficzna na powierzchni tego Tytana, obrazująca okolice bieguna. Te jasne plamy, które tutaj tak wyraźnie są widoczne,
są prawdopodobnie obłokami, chmurami, które znajdują się nad powierzchnią tego księżyca. Tym, co tutaj szczególnie może jest interesujące, każe zwrócić uwagę, to brak kraterów uderzeniowych. Tu może jakiś jeden maleńki krater jest widoczny, gdzieś pewnie jeszcze w paru innych miejscach można dostrzec takie struktury, ale ich tu jest mało. To jest zastanawiające. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wszystkie ciała Układu Słonecznego, które mają twardą powierzchnię, na tej powierzchni dostrzegane są bardzo wyraźne, liczne kratery uderzeniowe, które świadczą o historii tego obiektu w czasie jego istnienia, w czasie życia Układu Słonecznego, a to już jest pewnie około 4,5 miliarda lat. Wielokrotnie dochodziło do spadku uderzeń w powierzchnię, spadku na tę powierzchnię jakichś obiektów kosmicznych, które wybijają kratery uderzeniowe. Wszystkie. Nasz Księżyc jest takim bardzo wyraźnym przykładem, na którym już przez niewielką lunetkę można zobaczyć na powierzchni wiele takich kraterów uderzeniowych. Na powierzchni Tytana ich jest bardzo niewiele. Świadczy to o tym, że powierzchnia ta została uformowana, ukształtowana stosunkowo niedawno. Co więcej, to chyba raczej jeszcze też świadczy o tym, że tam obecnie zachodzą jakieś procesy, które wygładzają tę powierzchnię. Te kratery pewnie się tworzą, te uderzenia w powierzchnię Tytana następują, tylko po prostu ślady po tych uderzeniach są szybko w skali kosmicznej oczywiście, szybko niwelowane. I dlatego ich tutaj nie widać. Niwelowane, jak już wiemy, tymi procesami, które tam zachodzą. Tymi procesami, które również niwelują, które również wygładzają, chciałoby się powiedzieć, powierzchnię Ziemi. Na powierzchni Ziemi też niewiele znajdujemy kraterów uderzeniowych, znacznie mniej niż na przykład na powierzchni Księżyca, właśnie dlatego, że one też są, one tworzą się, tylko są dość szybko jakoś wygładzane, niwelowane, przestają być widoczne. Na Ziemi jeszcze to, że duża część powierzchni Ziemi pokryta jest oceanem, a więc tam tych kraterów nie widać. W ten sposób dalej jest Tytan badany. Jeszcze wiele jest przewidzianych podczas całej misji Cassini, która jest przewidziana na co najmniej 4 lata. Mówi się o tym, że do Tytana, do powierzchni Tytana sonda zbliży się aż 45 razy. Zbliży się na odległość mniejszą niż 2000 kilometrów. A więc wielokrotnie jeszcze będziemy mogli uzyskiwać różne informacje szczegółowe, informacje o powierzchni Tytana, i dopiero cały ten bardzo pewnie bogaty materiał, wzbogacony w szczególności tym, co zobaczyliśmy na samej powierzchni dzięki próbnikowi Huygens, umożliwi jakąś interpretację globalną, całościową, umożliwiającą poznanie tego odległego globu Księżyca Tytan w układzie Saturna. Ale misja Cassini to nie tylko oczywiście Tytan. Chciałbym teraz jeszcze kilka słów powiedzieć o innych badaniach dotyczących różnych księżyców, w szczególności Saturna. Może trzeba zacząć od tego, co działo się, gdy sonda dolatywała do Saturna. Otóż dolatując do Saturna, przeleciała w niezbyt dużej odległości księżyca, który jest jednym z najbardziej odległych od Saturna księżyców. To jest księżyc Febe, o nazwie Febe. Jego średnica globu tego księżyca to jest mniej więcej 200 kilometrów. To jest mały obiekt, stosunkowo mały w porównaniu z chociażby Tytanem, który ma średnicę ponad 5000 kilometrów. Niemniej jednak bliski przelot koło tego księżyca umożliwił wykonanie bardzo szczegółowego zdjęcia. I widzicie Państwo tutaj właśnie zdjęcie powierzchni tego księżyca. Tym, co się przede wszystkim rzuca w oczy, to właśnie mnogość kraterów uderzeniowych. Te wszystkie struktury, tutaj mniejsze, większe, tu jakaś taka ogromna struktura, to są właśnie kratery uderzeniowe, które wyżłobiły powierzchnię tego księżyca. Księżyc jest prawdopodobnie lodowy, to jest prawdopodobnie bryła lodowa. Zresztą jego struktura odbiega dość wyraźnie od struktury, od budowy składu chemicznego innych księżyców Saturna, co jest wielką zagadką. Zaraz ustosunkuję się do niej. Chciałbym tylko zwrócić jeszcze tutaj uwagę właśnie na ten duży krater, który tutaj jakoś na szczycie tego zdjęcia jest widoczny, który jest jakby ten krater, jest jakby częścią jeszcze jakiejś większej struktury kraterowej.
budowlowej, która być może tutaj jakoś w zmianie uległa, być może w to samo miejsce, gdzie już kiedyś była jakaś duże wyżłobienie takiego krateru uderzeniowego, po jakimś dużym uderzeniu nastąpiło inne, które wyżłobiło jeszcze inny krater. Troszkę ciekawsza ta struktura ukazuje się nam na fragmencie tego zdjęcia powiększonym, ukazującym no, wnętrze jak gdyby tego krateru. I tym, co szczególnie tutaj jest jakoś frapujące, ciekawe, to jest zmiana barwy. W szczególności proszę zwrócić uwagę, tu jakoś zupełnie wyraźnie jaśniejszy fragment powierzchni się ukazuje, czy może po warstw podpowierzchniowych tego księżyca, niż obok. Cóż to może być? To budzi bardzo duże zainteresowanie i każe analizować. Zresztą takie jasne struktury są też tutaj jeszcze widoczne. Wyraźna różnica zabarwienia. I ta różnica zabarwienia może pochodzić stąd, że o ile cała powierzchnia tego księżyca jest pokryta pewnie, księżyc jest lodowy, ale na powierzchni znajdują się jakaś niezbyt pewnie gruba, może kilkudziesięciu czy kilkusetmetrowa warstwa jakiejś ciemniejszej materii, jakiegoś jak gdyby pyłu kosmicznego. Natomiast te jasne części są prawdopodobnie jak gdyby odsłoniętymi warstwami podpowierzchniowymi, ukazującymi właśnie już po prostu lód. Lód wodny w szczególności. I to jest ślad tego, że jakieś jak gdyby starcie tej materii, tego pyłu powierzchniowego nastąpiło, ukazując podpowierzchniowe, jaśniejsze warstwy zbudowane, złożone głównie z lodu wodnego. To bardzo ciekawa jest obserwacja i bardzo ciekawe będą dalsze szczegółowe badania tych różnych obrazów tego powierzchni tego księżyca, no bo powiedzą nam one coś o budowie. A teraz dlaczego mówię, że ten księżyc jest jakoś taki troszkę odmienny, jeśli chodzi o swoją budowę czy strukturę od pozostałych księżyców Saturna? On jest odmienny jeszcze i z tego powodu, nie tylko swojej budowy, ale tego, jak krąży wokół Saturna. Otóż okazuje się, że ten księżyc Febe krąży tak zwanym ruchem wstecznym. W przeciwnym kierunku porusza się wokół Saturna niż wszystkie pozostałe księżyce, czy ogromna większość tych dużych, znanych księżyców wokół Saturna. Porusza się ruchem wstecznym. Co więcej, płaszczyzna jego ruchu jest nachylona pod dość wyraźnie, pod jakimś kątem w stosunku do płaszczyzny równikowej, w której większość księżyców, tych bliższych księżyców Saturna się znajduje. No, już nie mówię o dużej odległości od Saturna, która też każe przypuszczać, że właściwie dlaczego w tak dużej odległości, jak się mógł utworzyć taki księżyc. Otóż próbuje się rozwikłać tę zagadkę bardzo ciekawą hipotezą. Hipotezą wskazującą, że jest to obiekt przechwycony przez Saturna, że jest to obiekt, który w trakcie ewolucji Saturna, jakiegoś swojego ruchu, na tyle się zbliżył i na tyle jego ruch został zakłócony, że Saturn go jak gdyby przechwycił i on teraz krąży w polu grawitacyjnym Saturna, no uwięziony jak gdyby na orbicie okołosaturnowej. Skąd jest taki obiekt? Otóż dzisiaj wiemy, że na peryferiach Układu Słonecznego, tam gdzie już najdalsza planeta się porusza, Saturn, potem jest jeszcze Uran i Neptun w odległościach 30 razy większych od odległości Ziemi, od Słońca, to jest właśnie najdalsza, Neptun, najdalsza planeta Układu Słonecznego, ale za tą planetą znajduje się jeszcze zbiorowisko różnych małych ciał Układu Słonecznego, jak gdyby drugi pas planetoid. My znamy ten bardzo taki już od dawna dobrze poznany pas planetoid między tych małych ciał Układu Słonecznego, między orbitami Marsa i Jowisza. Natomiast dalej, za orbitą najdalszej planety Neptuna, znajduje się prawdopodobnie jeszcze drugi pas planetoid. Od niedawna, od ponad 10 lat dopiero odkrywamy obiekty tego pasa. Oczywiście dzięki możliwościom obserwacyjnym, które dzisiaj mamy. I podejrzewa się, że właśnie ten księżyc to jest jakimś obiektem z tego drugiego pasa planetoid przechwyconym przez Saturna. To bardzo ciekawa hipoteza, bo ona oczywiście musi tłumaczyć, jak do tego doszło, jakie procesy spowodowały, że ten obiekt no, jakoś został wytrącony z tego pasa planetoid. Mówimy o nim pas Kuipera, od nazwiska astronoma, który przewidział jego istnienie.
jak został wytrącony stamtąd, no i znalazł się blisko Saturna, co spowodowało, że zaczął krążyć wokół Saturna. Ale to jest bardzo, coraz bardziej ugruntowująca się hipoteza. Są jeszcze inne obiekty, które też prawdopodobnie zostały wytrącone z tego pasa Kuipera i być może również został przechwycone przez inne, też te odległe planety, również i przez Saturna. Hipotezę tę jak gdyby w tej chwili potwierdza, utwierdza, jeszcze dodatkowe, utwierdzają dodatkowe odkrycia jeszcze tak zwanych nieregularnych satelitów wokół Saturna. Otóż w tej odległości, gdzie krąży Febe wokół Saturna, nawet jeszcze w dalszych odległościach, ostatnimi laty odkryto sporo zupełnie nowych, bardzo maleńkich, takich parokilometrowych księżyców, które też poruszają się ruchem wstecznym. Być może to są też jakieś właśnie pozostałości, resztki no, jakiegoś być może kataklizmu, który w tamtych odległych od Słońca rejonach Układu Słonecznego kiedyś miał miejsce, no i doprowadził do tego, że właśnie te księżyce Saturna, no te obiekty z pasa Kuipera stały się księżycami Saturna. To bardzo ciekawa hipoteza, oczywiście dopiero u początków tworzenia, no być może dalsze obserwacje, być może badania wykonane za pomocą sondy Cassini, no troszeczkę umożliwią jej weryfikację tych koncepcji, czy jakoś utwierdzą, być może obalą. To księżyc ten był sfotografowany jeszcze zanim sonda doleciała do Saturna. Przypomnijmy, to była wiosna 2004 roku. 1 lipca 2004 roku sonda zaczęła krążyć wokół Saturna. Gdy zaczęła krążyć wokół Saturna, no to oczywiście zaczęła badania. Badania planety, pierścienia planety, no i księżyców. Wykonuje w tej chwili zdjęcia bardzo licznych księżyców, zdjęcia licznych księżyców i one są no, niezwykle ciekawe. Ja pokazuję jedno ze zdjęć księżyca, który nazywa się Janus, który ukazał niezwykłość tego księżyca. Ta niezwykłość sprowadza się do tego, że jedna część jest jak gdyby bardzo jasna, druga bardzo ciemna. Proszę zwrócić uwagę, że Słońce oświetla, prawda, jakoś z tej strony pada Słońce, oświetla ten Księżyc. Tutaj widzimy Terminator, czyli tę część, która oddziela część oświetloną tego Księżyca od części nieoświetlonej, ciemnej, która tutaj jest niewidoczna. To jest ta granica, prawda, oświetlenia, Terminator. I tym, co no, bardzo wyraźnie rzuca się w oczy, to jest jakaś zupełnie inna zdolność odbijania promieniowania od powierzchni tego Księżyca. Jedna część charakteryzuje się bardzo dużą zdolnością odbijania. Mówimy, że albedo tej fragmentu, tej części to jest aż 60%, czyli 60% padającego promieniowania na powierzchnię tego Księżyca zostaje odbite od tej powierzchni. Natomiast druga część jest ciemna, ma bardzo małe albedo. Ocenia się, że zaledwie 4, może 5% promieniowania padającego na ten fragment powierzchni jest, odbija promieniowanie słoneczne, a więc bardzo niewiele. Dlaczego? Skąd to się bierze? Żeby jeszcze pogłębić zdziwienie, to dodam, że ta ciemna część jest stale tego Księżyca, jest stale zwrócona, to jest ta część, która jest w kierunku ruchu Księżyca, tego ruchu wokół planety Saturn. A ta część jasna, jak gdyby z tyłu. Księżyce, większość księżyców Saturna, tak jak nasz ziemski księżyc, krąży w ten sposób wokół swojej macierzystej planety, że jest stale do planety zwrócona tą samą stroną. Innymi słowy, jest taka synchronizacja, rezonans pomiędzy okresem obrotu wokół osi i okresem obiegu wokół planety. Nasz księżyc spełnia ten warunek właśnie. Zawsze widzimy tę samą stronę księżyca. Otóż w przypadku księżyców Saturna też większość z nich podlega temu rezonansowi. I okazuje się, że właśnie stale ta strona Księżyca, która jest naprzeciw, która jest skierowana w kierunku ruchu wokół Saturna, tego Księżyca, jest ciemna. Przeciwna strona jest jasna. Dlaczego? To jest ogromna zagadka, no, którą będzie próbowało się rozwiązać. To zdjęcie tak bardzo wyraźnie pokazuje no, właśnie istnienie tego problemu, tej bardzo ciekawej zagadki, którą ten księżyc sobie kryje. Pokazując to zdjęcie, jeszcze chcę zwrócić uwagę na bardzo liczne właśnie kratery uderzeniowe. Powierzchnia tego księżyca pokryta jest bardzo wieloma licznymi kraterami uderzeniowymi. Świadczy to o w tym sensie wieku tego księżyca, tej powierzchni tego księżyca. On jest stary.
Stary dlatego, że liczne kratery uderzeniowe, które w trakcie jego życia, w trakcie historii Układu Słonecznego tworzyły się, no są ciągle widoczne. Ich jest tutaj rzeczywiście bardzo dużo. Po ilości tych kraterów można w pewnym sensie próbować określić wiek tej powierzchni. To jest jeden z tych księżyców. Ja jeszcze chciałbym pokazać kilka zdjęć jeszcze innego księżyca. Nazywa się Hiperion. To jest taka nieregularna bardzo bryła. Bryła, która została sfotografowana w dużych odstępach czasu, rzędu miesięcy, i widać bardzo różny kształt, bardzo nieregularna bryła, różne kształty. Otóż okazuje się, że ten księżyc, i to zresztą wiedzieliśmy wcześniej, jakoś tak bardzo ma dziwaczny ruch obrotowy. On jak gdyby koziołkuje, bardzo jakoś tak nieregularnie. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że te wielkie bryły różnych obiektów Układu Słonecznego rotują wokół osi, tak jak nasza Ziemia rotuje bardzo regularnie w okresie doby wokół swojej osi. Nasz Księżyc tak samo obraca się. Wszystkie ciała mają jakiś obrót. Mówiliśmy, że Saturn obraca się w ciągu 10 godzin wokół swojej osi i tak dalej. A ten Księżyc jakoś tak dziwacznie koziołkuje, jak mówimy, w przestrzeni. Otóż okazuje się, że ten właśnie księżyc Hiperion jest jakimś takim bardzo znanym, chciałby się powiedzieć klasycznym już dzisiaj, przykładem tego, co współczesna nauka nazywa chaosem deterministycznym. To jest rzeczywiście jakiś chaotyczny ruch, to koziołkowanie, jakoś, prawda, związane z ruchem wokół Saturna, jakieś dziwaczne koziołkowanie tego księżyca jest przykładem, no właśnie, chaosu deterministycznego. Bardzo ciekawy obiekt, dodam, że jego rozmiary to jest 100 kilkadziesiąt kilometrów, także to nie jest duża bryła, no niemniej jednak właśnie wykazuje taki bardzo ciekawy ruch wokół, chciałbym powiedzieć, osi, ale czy tam jest jakaś oś, jak wygląda to koziołkowanie, trudno powiedzieć. Jeszcze jeden przykład, to jest Enceladus. Otóż na tym księżycu, który też pokryty jest, jak widać, kraterami uderzeniowymi, aczkolwiek nie tak gęsto, jak nie tak bardzo wyraźnie jak poprzedni, niemniej jednak to tutaj jest wyraźnie widoczne, dokonano sensacyjnego odkrycia. Sensacja polega na tym, że odkryto śladową atmosferę tego księżyca. Otóż okazuje się, że on jest spowity, jak gdyby taką przypowierzchniową chmurką gazu, wydaje się, że pary wodnej, po prostu. Otóż jest to lodowy księżyc. Te wszystkie księżyce to są przeważnie, mają powierzchnie lodowe. Jeśli tam jest ta jakaś mgiełka, jest ta jakaś para wodna unosząca się nad powierzchnią, to wskazywałoby na to, tam temperatury przecież są bardzo niskie, że ona musi się gdzieś wydobywać z zewnątrz, z wnętrza tego księżyca. To nie jest duży obiekt. Jego średnica jest oceniana na 500 kilometrów, także stosunkowo nieduży. Natomiast być może tam jakaś odbywa się aktywność, no chciałbym się powiedzieć, wulkaniczna. Z wnętrza być może wydobywają się jakieś, wybuchają gejzery wody, no która następnie gorącej, która następnie powoduje zaistnienie tej mgiełki atmosfery. Skąd my o tym wiemy? To nie było zaobserwowane jakoś optycznie, tylko okazuje się, że cząstki zjonizowane właśnie wody, które unoszą się nad powierzchnią, współdziałają z polem magnetycznym, czyli magnetosferą Saturna, i po prostu zakłócenia magnetosfery zaobserwowane, magnetosfery Saturna, zaobserwowane w otoczeniu tego księżyca, każą przypuszczać, że jest to spowodowane zjonizowanymi cząsteczkami właśnie tej śladowej atmosfery przy powierzchni. To jest też takie no, bardzo ciekawe odkrycie, bo wskazuje na to, że tam coś się dzieje we wnętrzu tego księżyca, że on jak gdyby żyje. Tam no, jakaś energia, jakieś ciepło z wnętrza musi być do powierzchni doprowadzane. Co to jest? To oczywiście wymaga bardzo głębokich, dalszych badań, no ale te materiały, które dotychczas sonda Cassini przekazała, no będą na pewno szczegółowo, wymagały szczegółowej analizy, szczegółowych badań, żeby wyjaśnić tę właśnie zagadkowość istnienia atmosfery. Jeszcze pokażę jedno zdjęcie powierzchni tego księżyca, które każe zwrócić uwagę na odmienność różnych fragmentów powierzchni. Obejmuje ono niezbyt duży obszar, kilkunastu czy może 20 paru kilometrów na powierzchni. Pokazuje liczne kratery uderzeniowe, które są szczególnie tutaj w tej części widoczne, gdzie również jakieś takie struktury pasmowe, jak gdyby jakieś wyżłobienia, jakieś
pęknięcia w powierzchni dają się zauważyć. I druga część tuż obok, która bardziej płaska jest. No też jakieś kratery uderzeniowe, ale bardzo niewiele tych kraterów uderzeniowych jest tutaj widocznych. No to jest też oczywiście powierzchnia lodowa i te różne struktury, które tutaj się ukazują, jakieś takie jak gdyby zarysowania tej powierzchni, no każą, świadczą o tym, że tam się też coś dzieje. Powierzchnia jest stosunkowo młoda, bo jest niewiele kraterów uderzeniowych, czyli w niezbyt no, odległej skali czasowej w przeszłości, no coś na tej powierzchni musiało się dziać. Co to było? Jakie procesy fizyczne czy geologiczne, terminologii ziemskiej używając, doprowadziły do uformowania się takich struktur powierzchniowych na tym Księżycu? To są wszystko te zagadki, te pytania, które materiały, które dostarcza sonda Cassini, stawiają przed naukowcami. Także pracy w tej chwili będzie chyba bardzo dużo, ażeby to wszystko rozwikłać.